Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, zaczął się Nomad i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, tak też zrobiłem, czyli spróbowałem Nomada na tym nowym, najwyższym poziomie trudności, czyli Arcy Mistrzowskim. Tak więc już Wam pokazuję. Tu mamy wybrany poziom trudności, Arcy Mistrzowski, czyli ten najwyższy dostępny. I tu już też upewniłem się, że nie ma osiągnięcia do, do uzyskania tego poziomu trudności, więc. On, jedyna opcja, żeby go odblokować, to jest zapłacenie 55 tysięcy rubinów. Ale jeżeli już tyle płacimy i nie możemy go w ogóle odblokować, osiągnięć, to dlaczego by go brać? I dzisiaj się przyjrzymy, co tu można zdobyć i jak w ogóle wygląda y, cała ta y, zabawa na takim poziomie trudności. Jakie to są obozy, jaki to jest han. E, I pokażę Wam parę wyliczeń i ile mniej więcej kosztuje zdobycie nagród. No właśnie, nagrody. E, no to te poprzednie pewnie znacie, to nie będę pokazywać konkretnie, co tu jest ciekawego, bo to wszyscy wiedzą, to widać przy wyborze poziomu trudności, nie? ta książka jakby tam do. No tutaj mamy <grych> ekspercki plus, C -c -c. chodź kretka. E, ekspercki plus, tutaj mamy mistrz, tutaj mamy mistrza plus, czyli te, co było do, do teraz, dotychczas poziomy trudności. I tu mamy nową książkę nagród, czyli ta za arcymistrza dostępna. No to to poza tym, że jest trochę srebra, złota i żetonów i groszaków, no to mamy te skrzynki. Mamy jedną, dwie, trzy i czty, yy, Znaczy jedną, dwie, trzy i pięć. Czyli łącznie mamy ich yy, jedenaście, tych skrzynek. O, możesz się przywitać. Chodź, chodź, chodź. Dzisiaj taki trochę... O, jest kod w całości. <noise> A dzisiaj te, trochę taki luźniejszy odcinek, żeby się przyjrzeć temu po prostu. No dobra. I żeby zobaczyć jak to wygląda. Tak więc, to są te nagrody. E, czemu się przewija samo? Mamy 11 tych skrzynek i jak widzicie każda skrzynka ma legendarny poziom rzadkości, czyli ma 4 nagrody jakby wylosowywane z niej. No i tutaj mamy 4 nagrody, czyli 4 razy coś spośród tych rzeczy będzie losowane. E, zależnie od tego jaki klucz użyjemy. A no, dokładnie jak to działa to tłumaczyłem w filmie z wczoraj, tak więc obierzycie sobie jak nie wiecie o co chodzi. Z kluczami i skrzynkami, to obejrzyjcie sobie koniecznie tamten film, no to wtedy się dowiecie. Tak więc te skrzynki będę wbijać, i będę chciał na nie zdobyć parę zielonych kluczy. Ale dzisiaj jeszcze zrobimy coś takiego, że powymieniam trochę tabliczek i na miesięcznym na boosterze spróbuję zdobyć tutaj punkty, żeby zamknąć dwie książki, zdobędziemy 15 tysięcy punktów i myślę, że otworzę sobie. Ja Wam sam zalecałem, żeby kupować te skrzynie epickie, bo tutaj mamy za jeden klucz trzy nagrody, ale ja sobie kupię chyba kilka tych, choć no jedną tylko się da, tak naprawdę, więc nie wiem, może kupię jedną tą, jedną tą, jedną tą po prostu i otworzymy to szarymi kluczami, ponieważ no, potrzebuję po prostu zdobyć tych klucze jakoś tam, jeszcze z nagród sojuszowych wpadnie, więc zdobędę przynajmniej jeden zielony klucz, to będziemy mogli otworzyć jedną skrzynkę, tą za nomada, bo dzisiaj też tego nomada będę na live robić, dzisiaj tylko angielski live będzie. Więc jak coś to możecie wbić, zobaczcie jak to wygląda, ale zaraz pokażę jak obozy wyglądają. No, tak więc z tych skrzynek będę losować zielonym kluczem, no to wtedy wpadną 4 razy jakieś ubranko, więc to już będzie dosyć spory postęp w tym nowym wyposażeniu, że tak powiem. No ale łącznie 11 skrzyń, każda daje 4 nagrody, więc 44 szanse na jakieś tam wyposażenia albo te inne pierdoły. No te inne rzeczy to raczej bez szału. No, ale widziałem, widziałem, że różne rzeczy ludziom wypadały, różne ciekawe wyposażenia. E, tak więc jest dużo nowych parametrów naprawdę. Ja te parametry wszystkie mogłem pokazać, w sumie lista zmian. E, lista zmian tutaj jest. I tu jak sobie spojrzycie o, na Discordzie, e, to tutaj na liście zmian wrzuciłem wam wszystkie nowe parametry. Tych parametrów jest bardzo dużo i to działa w taki sposób, że najpierw mamy napisane jak to jest napisane na główce, a potem mamy napisane, jak się nazywa ten bonus, jakby, nie? czyli co to daje. Czyli, jakby dwie linijki to jest jedna rzecz. Potem mamy plus, dodatkowe fale, dodatkowe fale. No takie, jakby skopiowane, jakby z gry. Tak więc tak to wygląda. E, okej okay. No i chyba tyle o tych wyposażeniach, więc spróbujmy tego nomada. Jeśli chodzi o obozy, to, to mi trochę w sumie zajęło, bo zaczęliśmy na poziomie 111 obozu, a mamy poziom 120, nie? no i trochę mi czasu zajęło, żeby wylewelować te obozy. Ja wam może pokażę. Szybko jak one wyglądają od środka, ale znalazłem już najlepszy obóz z najmniejszymi stratami. Po prostu optymalizowałem, że tak powiem, metodą prób i błędów. Każdy z obozów poatakowałem trzy razy wręczem, dystansem i mieszanym wojskiem, jakby w kolejnych falach. Nie? I tutaj zaraz Wam pokażę. Dobra. Tak więc mamy cztery obozy, można się przyjrzeć w sumie na Castellana: 65 wręcz, 80 dystans, 60 dziedzińca, 38 jednostek na murach. Ja jeszcze założyłem sobie w zamku głównym nakładkę na młyn i nakładkę na koszary, żeby mieć więcej wojska na murze, żeby wyciągnąć trochę wojska z dziedzińca na mur, ponieważ tutaj straty na dziedzińcu są bardzo duże, a na murze małe, więc chciałem to trochę zoptymalizować. Szczerze powiedziawszy, niewiele to zmieniło, ale coś tam trochę zmieniło. Tak więc tak to wygląda: na murze mamy tutaj wojsko dziesiątki i na dziedzińcu mamy tego wojska też tyle, e, głównie dziesiątki to są no i wojska z tysiąca. E, ten, ten ten ma podobnego bardzo, kasztelana, e, Dziedzinie jest też, ale już widzicie, że te różnice w kasztelanie są równe kilkanaście procent. Więc warto patrzeć, który maksowy obóz ma. O ten na przykład ma 13% więcej dziedzińca, więc w ogóle będzie to inaczej wyglądać. No nie a ten miał na przykład 61 dziedzińca. O ten ma 52, tylko aż sam sprawdzę w sumie, bo nie wiem, czy kasztelan się nie zmienia za każdym razem. Bo wiem, że że ustawienie obronne jest jakby to samo zawsze. Ale w sumie czy Kasztelan się zmienia to nie wiem, tak więc teraz pokażę jak atakuje. Dowódca jest taki, to jest dowódca plus 5 fal, główka 40 dziedzińca, 30 dystansu, 30 wręcza, siła demonów przede wszystkim. Ja tu latam demonami, szkoda mi woja miodowego, więc latam demonami. Tak wyglądają parametry, 230 wręcz, 240 dystans, 300 dziedzińca, 130 front, 160 skrzydła, siła demonów. E, I teraz jak to wygląda, lecę sobie w ten sposób wręczem tutaj ze skrzynkami, full skrzynek w atak, jak widać trochę zapasu jest. Stąd też trochę rubli poszło. I właśnie zaraz Wam też powiem, ile to kosztuje mniej więcej zrobienie tych skrzynek. Bo zrobiliśmy sobie takiego fajnego Excela, też mogę go Wam potem udostępnić. Ile trzeba wyłożyć rubli, żeby zrobić jakiś tam wynik na nomadzie. W sumie wyszło na to, że jeżeli chcemy więcej używać wojska, a mniej skrzynek, albo na odwrót, że więcej skrzyń, a mało ataków wykonać, to w sumie wychodzi bardzo podobna ilość rubinów. Tak więc to tak czy siak trzeba te skrzynki kupić. Albo po prostu więcej woja wylatać. No a wiadomo, że jeżeli cena jest ta sama, no to kupimy więcej skrzynek, a mniej woja, to szybciej to po prostu zrobimy. Zaraz wam pokażę o co dokładnie chodzi, a tak wygląda atak. I tylko chcę go wysłać, żeby zobaczyć sobie, czy ten kasztelan będzie taki sam. E, tylko muszę zapamiętać, bo to jest ten drugi w kolejności, jakby to jest ten, co nie? No no to ten ma kasztelan, no, no zapamiętajmy tylko jeden parametr, powiedzmy 52,6 dziedzińca, co nie? A w międzyczasie Wam opowiem o tym atakowaniu. Kupiłem 230 tysięcy skrzynek i wojska będzie. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Tutaj mam ten plik, i to działa jakby w taki sposób, że tutaj mamy to jest po angielsku, wybaczcie, ale po prostu to tak mi jest łatwiej. Tu mam jeszcze booster uwzględniony za 17 zł, czy tam 19. Poziom obozu 120, ile wpada nam tabliczek bez jakby boostów. Tu jest tylko powiedziane, ile nam wpada samych tabliczek. E, tu mamy po prostu, jaki, ile, ile maszynek na danych procentach jest, to są tarcze 3%, to są jakieś drabiny chyba, bo tam właśnie na tym poziomie trudności trzeba drabiny dawać, jak widzieliście, tak więc, w ogóle dobrze ten atak wysłałem, czy tam, nie no dobrze wysłałem, no tak więc trzeba dawać drabiny, bo ten, te ochrony muru już są tam e, na no jakieś tam zauważalne, nie, nawet fosa w ogóle jest i brama, tak więc tak to wygląda. Ale wracając do Excela, to tutaj mamy wskazane, tutaj są skrzynie, którymi latam, czyli 6% one są tak swoją drogą najtańsze, w sensie e, najbardziej się opłacają procenty za rubiny, bo jak kupimy droższe skrzynie, to przepłacamy. E, tu wpisałem ile chcę mieć punktów łącznie, tutaj mi pokazuje ile ataków będzie. Czas atakowania to jest akurat e, na wężyki na niższe poziomy trudności, więc na to nie patrzcie, ale normalnie jakbym latał wężykami, to tyle by mi to zajęło. E, tu jest cena rubinów za narzędzia. Tu jest jaka będzie premia od narzędzi w ataku i ile wpadnie mi za atak. Nie? Tylko że ja tu mam jeszcze wklepany booster, a tak naprawdę boostera teraz nie mam, tak? więc to będzie trochę mniej 9500. tysiąca. Nie? I teraz jeszcze jest jedna ważna rzecz, czyli znaczy tutaj jest ten założenia i tutaj mamy straty na atak. Ja policzyłem, że to jest około 170 demonów. Jeszcze tam trochę woja miodowego pada, ale woje miodowe nie liczę, bo demony kupuję po prostu z bestsellera i to muszę liczyć, jakby koszt. Tak więc tu mamy ile łącznie stracę demonów, tu ile zapłacę rubinów za te demony, kupując paczki po 10 tysięcy wojska. No i tu jest łączna cena rubinowa, jakby ile w mi wyjdzie zrobienie tego wyniku, nie? Tak więc jak zobaczymy sobie, że na przykład wpisaniem połowę tych skrzynek, czyli 520 skrzyń, to zobaczcie, że jest troszeczkę mniej e, skrzyń łącznie wykorzystane, ale trzeba zrobić więcej ataków, więcej jest więcej wojska. Jak widzicie, łącznie rubiny się mało zmieniły, więc jak na przykład, no nie, wiem, 100 skrzyń, o no to to już się zmienia, nie? Ale wcześniej miałem to jakoś inaczej, aha miałem booster włączony, to na boosterze to wychodziło bardzo y, zbliżone do siebie, to widzę, że bez boostera to już robi różnicę, tak więc na przykład 1000 skrzyń, no to są podobne straty, nie? na przykład 500 skrzyń na atak, no w sensie koszt w rubinach miałem na myśli, bardzo podobny koszt w rubinach, tak więc to... Jeżeli mamy akurat taką wartość, co ja mam, no to tak naprawdę bardzo podobnie to wychodzi z boosterem. Więc czy zrobimy więcej ataków z mniejszą ilością skrzyń, czy mniej ataków z większą ilością skrzyń, to mega podobnie wyjdzie. Po prostu najlepiej robić tego tyle, ile wlezie, czyli 1040 mi się mieści w atak, żeby najmniej się zmachać, nie? bo ja muszę latać na 9 falach. Na 9 falowców mam tylko 2 sztuki i takich dowódców mocniejszych z dobrą główką na nomka, no to wychodzi mi tyle, czyli 225 ataków, 400 tysięcy rubla za to latanie. No i zobaczmy w sumie czy się zmienił. I pokażę Wam raport oczywiście. E, tak wygląda raport. 230 strat, 40 chyba miodowego, czy 50 miodowego, 180 demonów tracę. Tutaj surka, no i przede wszystkim tabliczki, nie? czyli tyle tego wpada. E, no i kasztelan się nie zmienia, co oznacza, że trzeba po prostu sprawdzić wszystkie obozy i zobaczyć, który kasztelan ma najsłabszy dziedziniec. No nie? I tutaj do tego jeszcze wręcz jest mocny, a Aha, no ale jest więcej dystansu na dziedzińcu niż wręcza. Tak więc i tak latam sobie wręczem demonkami i tak to y, wygląda. Tak więc mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Y, więc, żeby zdobyć te skrzynie, no to trzeba wyłożyć 400 tysięcy rubinów plus minus. W sensie nie te, tylko te tutaj. O tutaj to trzeba mniej więcej 400 tysięcy rubla wyłożyć, czyli no jakieś 200, jeżeli kupujemy rubiny albo nie wiem, jakiś fortec, wiesz. No, ale to długo się zbiera, żeby to zebrać. Tak więc tak to wygląda. Może jeszcze później wrzucę filmik jakiś z otwieraniem skrzynek. I chyba wszystko, co dzisiaj chciałem wam pokazać. Aha, no, będę tutaj wbijać punkty, to zobaczymy potem co wpadnie z tych skrzyni od sklepu. Eee... Aha, no i nagrody, tak samo jak na kruku, mamy też w Nomadzie te skrzynki. Tylko nie wiem, czy oni to naprawili, bo w weekendy, tak jak mówiłem, GGS nie pracuje, więc tam był błąd, że niektórzy nie dostawali tych skrzyń. To w sumie nie wiem, czy. Czy teraz dostaniecie, bo nie wiem, czy to naprawili. Pewnie nie naprawili i dopiero w poniedziałek to naprawią, bo w poniedziałek GGS jakby pracuje, a w weekendy nie pracuje. No i jest bardzo długa książka tutaj, w sensie 32 miliony punktów, ma może 5-6 sojuszy pod koniec eventu. Tak więc jest naprawdę dosyć no spora ilość, trzeba przyznać. No ale jest złota skrzynia, znaczy złota skrzynia bez szału, nie, ale coś tam można zawsze wygrać. No, tak więc ja będę się starać zdobyć klucze i po te skrzynki, oczywiście wszystkie zostawia na filmy. No i teraz od czasu do czasu oczywiście będą filmiki takie z otwieraniem e, skrzynek. Dobra. Tak więc na tyle dzisiaj taki luźniejszy trochę odcinek z kotem i tak dalej. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie wspierającym. Czyli Wiesław Cieniuch i Mantis. Tak więc widzimy się w kolejnym filmie i live'ie, tak jak mówiłem dzisiaj tylko angielski, bo pewnie nie będę robić dwóch live'ów, pewnie teraz to będzie tak, że jeden tydzień na polskim live'ie, jeden na angielskim i tak dalej, żeby tego nie było 5 godzin powiedzmy danego dnia, bo to jest po prostu za dużo. Ciężko mi się potem e, gada. Tak więc mam nadzieję, że rozumiecie. No, no to dzięki Wam za oglądanie i do kolejnego w takim razie. Tak więc możecie filmik ocenić łapką w górę, wysłać tam do sojuszu jak chcecie. E, no i widzimy się na live'ie, na filmach. Tak więc na razie. Piona, pa, pa.